Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj chcę Wam pokazać super router. Super router od firmy Asus GT-AC 5300, chyba marzenie każdego gracza. Co w nim jest takiego, co go wyróżnia spośród najlepszych routerów na rynku, które możecie dostać? Na pewno możliwości i dopasowanie indywidualnych preferencji do każdego gracza, do każdej gry, do tego, co gramy i jak gramy na naszych komputerach. Zapraszam do tego testu i recenzji GT-AC 5300 ROG Rapture. Najpierw szybki unboxing zrobimy tego routera. Proszę bardzo, tak wygląda opakowanie i zawartość, w którym dostajemy nasz router. Z akcesoriów potężny zasilacz w komplecie, patchcord do podłączenia z naszym komputerem, o routerze za chwilę, dokumentacja i 8 anten, moi drodzy. I tak to wygląda w pełnej okazałości, a w zasadzie od góry. Samo urządzenie jest dosyć ciężkie, waży prawie 2 kg, dokładnie 1880 g. Jego gabaryty to 245x245x65 mm, więc też do małych nie należy. Z każdej strony możemy podłączyć, nawet musimy, dwie anteny, które są załączone w komplecie. Od tyłu, bądź też przodu, bądź też boku, zależy jak na to spojrzeć, raczej od tyłu, patrząc, że logo ROGA jest zwrócone w moją stronę. Mamy 8 portów 1-gigabitowych, z których dwa górne możemy wykorzystać do podłączenia naszych komputerów. Te porty mają priorytet gamingowy, czyli komputery podłączone za pomocą kabla Ethernet do tych portów mają priorytet w postaci najszybszych pingów, największej optymalizacji łącza w porównaniu do pozostałych komputerów podłączonych do LAN-a bądź też przez Wi-Fi. Na dole mamy dwa porty 1-gigabitowe, które możemy zagregować do jednego łącza. Szczególnie to ucieszy niektórych użytkowników NAS-ów, którzy używają takiej funkcjonalności routerów. Należy pamiętać, że do agregacji potrzebne jest urządzenie, które wspiera standard 802.3ad. Nie każde urządzenie da się zagregować na podwójnej linii LAN. Jeden port WAN, dwa porty USB 3.0, przycisk Power, złącze naszego zewnętrznego zasilacza i tutaj z boku jest przycisk Reset, przywracający urządzenie do ustawień fabrycznych. Na bocznej ściance mamy przycisk WPS-a, przycisk podświetlenia LED-owego, możemy go włączyć bądź też wyłączyć i też jest przycisk szybkiego wyłączania Wi-Fi całkowicie w routerze w razie jakiegoś łamania, niebezpieczeństwa bądź też ataku DDoS. I na trzeciej ściance mamy pełen zasób LED-ów informujących nas o statusie urządzenia. Na czwartej ściance nic oprócz dwóch złączy do anteny. Na dole nie ma niestety mocowania na ścianę, są za to gumowe, dosyć grube podstawki, podkładki, za których to pomocą możemy oczywiście umieścić router w miejscu, gdzie będzie stał, wyglądał i też na pewno pracował wydajnie. A z tą wydajnością to zobaczycie za chwileczkę po prezentacji routera, jak ona się ma zarówno odnośnie prędkości transmisji pomiędzy urządzeniami dwoma piętymi w tą samą sieć i też zasięgu sieci samego routera. Sercem routera jest czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1800 MHz na każdy rdzeń oraz mamy do dyspozycji 256 MB pamięci flash i 1024 MB pamięci RAM. Mamy tak, 128-bitowe szyfrowanie. Router wspiera standard Wi-Fi takie jak AB, GN, AC, 1024 QAM w 2400 MHz oraz 5 GHz również. Co to jest 1024 QAM? To jest kwadraturowa modulacja amplitudowo-fazowa. No, bardzo mądre. Na początek wymienię, że ma na przykład VPN Fusion, czyli domownicy mogą korzystać z VPN-a, a my cieszymy się rozrywką z jego pominięciem w tym samym czasie. Router ma trzy pasma. Jedno pasmo 2,4 GHz i dwa pasma 5 GHz, dzięki czemu możemy jedno z tych szybkich pasm przyporządkować tylko i wyłącznie do gier. Posiada też wbudowany firewall od Trend Micro,
nazywa się to Game IPS w tym routerze. Teoretycznie można podczas jego działania wyłączyć na komputerze oprogramowanie antywirusowe, aby dodatkowo nie obciążać zasobów komputera podczas np. rozgrywki. Range Boost, technologia, która poprawia zasięg sieci Wi-Fi. Sprawdzimy, jak to się ma co do sygnału tego routera. Technologia Game Boost, czyli przypisanie wyższego priorytetu pakietom pochodzącym z gier. I Games Private Network, czyli prywatne i zoptymalizowane pod kątem pingów i transferu połączenia z serwerami gier, nie obsługuje wszystkich niestety gier. Lista gier jest powiększona na chwilę obecną. Działa Dota 2, Diablo 3, WoT, CSGO, WoW i WoS, czyli World of Warships. Oczywiście też posiada takie technologie jak Traffic Analyzer, Adaptive QoS, czyli Quality of Service, Parental Control, AI Protection. Możemy również za pomocą routera backupować nasze pliki z systemów macOS. Może też pracować jako zaawansowany serwer multimedialny, obsługując zdjęcia, pliki audio i pliki wideo w naszym domowym centrum multimedialnym. Możemy też na jego bazie zbudować iClouda, czyli naszą prywatną chmurę. Porty USB mogą działać na zasadzie print servera, możemy do niego wpiąć drukarkę bezpośrednio za pomocą USB, bądź też wpiąć modem LTE, modem 3G, jeżeli w ten sposób dostarczamy internet do naszego komputera, do naszego domu, bądź też możemy to ustawić jako support, znaczy, że router przełączy się na modem zewnętrzny LTE w momencie, jeżeli nasz główny operator na przykład utraci sygnał. Router również może nas wspierać pod kątem pobierania różnego rodzaju plików, supportuje BTN, ZB, HTTP, ED2K. Oczywiście podczas tego możemy zarządzać transferem, przydzielić mu określony transfer do pobierania w tle, w nocy naszych plików, bądź też nawet zarządzić kiedy, w który dzień tygodnia i o której godzinie ma zacząć pobierać wyznaczone pliki. Może również pracować jako serwer plików oparty na Sambie, jak też na protokole FTP. Mamy też możliwość ustawienia sieci gościnnej. Możemy zrobić 3 takie sieci oparte na częstotliwości 2,4 GHz i również po 3 dla każdej z częstotliwości 5 GHz. Kilka słów podsumowania o tym pająku, bo w sumie ten router wygląda jak taki potężny pająk. Zaskoczył mnie swoją szybkością, jeden z najszybszych routerów, które miałem okazję testować. Porównywałem testy, które ja wykonałem gdzieś tam z testami poprzedniej wersji tego routera od Asusa ROGa. I ten jest szybszy według tego, co wyszło u mnie na testach. Bardzo dobry zasięg sieci bezprzewodowej. Nawet 2 piętra wyżej spokojnie można było pracować. Nada się do osób, które mieszkają w domach, mają grube ściany, gdzie ten transfer Wi-Fi, gdzie ten zasięg Wi-Fi czasami potrafi zmaleć, nawet tuż za ścianą zdecydowanie spaść i jest problematyczne uzyskanie większych transferów po sieci Wi-Fi właśnie w takich miejscach. Olbrzymie możliwości konfiguracyjne. Dosyć szybko poruszamy się po menu, bez większych lagów. Większość opcji, które zmieniamy i wymagają zastosowania, nie wymagają ponownego restartu routera. Za to duży plus, bo to jest irytujące w innych konstrukcjach, że większość zmian, strategicznych zmian dla routera wymaga uruchomienia urządzenia ponownie. Natomiast w tym Asusie można bez problemu w ciągu kilku sekund uzyskać żądane ustawienie i je zatwierdzić. Router po odpowiednim skonfigurowaniu potrafi zredukować nieznacznie ping w dostępie do serwera, na którym gramy. Bardzo fajna opcja dla graczy, którzy wymagają maksimum i od sprzętu, na którym grają, i od połączenia internetowego, od połączenia z serwerem podczas grania. Jeżeli faktycznie ktoś szuka maksymalnie wydajnego urządzenia do swojej sieci domowej, do swojej sieci firmowej, do swojego centrum multimedialnego w domu, wymaga najniższych możliwych pingów, stabilności połączenia, router ani razu się nie zresetował podczas 48-godzinnego testu obciążeniowego. Myślę, że mogę polecić. Jeżeli ktoś ma budżet na zakup tego routera, to na pewno
nie będzie zawiedziony. I ode mnie, moi drodzy, leci rekomendacja i super wydajność dla tego urządzenia Asus ROG Rapture GT AC5300. Naprawdę kawał porządnego sprzętu. Dzięki serdeczne za oglądanie i jak zwykle do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, Rafał.